Cześć, cześć. Słuchajcie, tak myślę o publikowaniu też takich krótkich przepowiedni, więc może niech to będzie zapowiedź cyklu testowego, takich króciutkich przepowiedni i odczuć dotyczących pewnych spraw, które się w Polsce dzieją. Pierwsza sprawa dzisiaj, takie moje odczucia, dzisiaj mamy 14. Jutro ma się rozbyć tam, odbyć tam. Ta dodatkowa rozprawa dotycząca uznania konstytucji nad prawem europejskim. No i teraz, oczywiście, wiele jest dyskusji na temat szkodliwości tego, co z tego mogłoby wyniknąć, gdyby jednak ten pseudo Trybunał Konstytucyjny uznał po prostu prorządową decyzję, podjął i uznał, że jest to wszystko wyżej ponad umowami jakimiś międzynarodowymi i unijnymi. Słuchajcie, moje odczucie jest jednak takie, pomimo, jakby wszelkie znaki pokazują, że tego nie powinni uznać, bo wtedy będzie, czy, jeśli zostanie to uznane, tak, to trzeba będzie albo zmienić konstytucję, albo zmienić prawa europejskie, albo najlepiej wyjść najprościej z Unii Europejskiej, to znaczy wypad z Unii Europejskiej. Niestety powiem wam szczerze, mam takie odczucie, że to zostanie właśnie tak zrobione, że zostanie uznana wyższość wyższość. Yy, decyzji bardziej prorządowych, bo tutaj z konstytucją to nie ma za wiele wspólnego, nad sprawami europejskimi i tym samym będzie to pierwszy poważny krok do Brexitu, polexitu. polexitu. Będziemy w poważnych tarapatach. To się będzie wiązało oczywiście z różnego rodzaju grzywnami, niegrzywnami, ograniczeniami finansowymi itd. I jednak jestem przekonany, że ta władza, i ten trybunał, który tej władzy jest bardzo podporządkowany, zrobi dokładnie to. Zrobi dokładnie to, czyli uzna wyższość konstytucji nad regulacjami, w tym momencie międzynarodowymi, wypinając się tylną częścią ciała na Unię Europejską, i to będzie początek polexitu. To znaczy poleksit, początek już jakby jest poniekąd, wszystko się ku temu skłania, będzie to jednak bardzo poważny krok. To jest taka szybciutka moja przepowiednia z 14, jutro będzie już wszystko wiadomo. No hej, cześć, na razie.